Witam Was serdecznie, drodzy legendowicze, i tym razem zapraszam Was na kolejną opowieść o kolejnym harnasiu. A kto nim będzie, to posłuchajcie sami. Oczywiście, jeśli podoba się Wam moja praca, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki oraz dać o sobie znać w komentarzach. No to zaczynamy. Zwał się on Józef Baczyński i mówi się, że mieszkał w Skawicy, leżącej na włościach starostwa landskorońskiego. Mówi się też, że był on najbardziej znanym zbójnikiem spod Babiej Góry, a jego rodzina pochodziła z grupy chłopskiej zwanej komornikami, czyli chłopami nieposiadającymi ani ziemi, ani domu. A sami Baczyńscy pochodzili ze wsi Baczyń, skąd wzięło się też ich nazwisko. Niestety nie wiadomo, kiedy urodził się sam Józef, ale najpewniej było to na początku XVIII wieku. A jeśli chodzi o czasy młodości Józefa Baczyńskiego, to wówczas jako syn z komorniczej rodziny służył u bogatych skawickich gospodarzy. W tym czasie jego ojciec już nie żył, a matka była komornicą u bogatego skawickiego gazdy, gdzie głównie za dach nad głową oraz żywność zajmowała się pracami w polu, na gospodarstwie oraz w domu. Tak więc życie Józefa nie było usłane różami, jednak w końcu nadszedł czas, gdy przed 1732 rokiem Józef ożenił się i wraz ze swą ukochaną osiedlił się we wsi Jaszczurowa niedaleko Wadowic, a zamieszkał tam u brata żony niejakiego Błażeja Ficka i tam też Baczyński rozpoczął swój zbójecki żywot, a stało się to tak. Wiosną tego samego roku podczas jarmarku w Wadowicach, na który to Baczyński wybrał się ze swym szwagrem, w niewyjaśnionych okolicznościach zawarli znajomość z trzema mężczyznami z pobliskich wsi. I wśród tej trójki był niejaki Wawrzyniec Wcisło, pochodzący ze wsi Chocznia, oraz Kacper Kunczas z Tarnawy, zaś trzeci z nich po dziś dzień jest nieznany, jednak wiadomo, że pochodzi ze wsi Gorzenie. I tak, omówiwszy plan, 24 kwietnia wieczorową porą wyruszyli do wsi Mikołaj. I jak wynika z dokumentów sądowych, ich pięcioosobowej grupie przodował wówczas bezimienny mieszkaniec Gorzenia. Napadli wówczas na pewnego bogatego żydowskiego krawca Sowę, gdzie niestety nie znaleźli zbyt wiele pieniędzy, ponieważ ten dopiero co podzielił swój majątek między córki. Wzięli oni więc wszystko to, co miał, ograbili go też z wszystkich tkanin i kosztownych zdobień, które służyły do ozdabiania odzieży, a które to miał on w swym krawieckim warsztacie. I wówczas to Baczyńskiemu przypadło zadanie tak zwanego upłynienia łupu, więc zebrał on wszystko do kupy i po jakimś czasie sprzedał. Po czym jak przystało na kamrata, pieniądze uczciwie podzielił między swych kompanów. Niedługo później zbóje, tym razem w grupie siedmiu, wybrali się, by napaść na pobliski żydowski browar i dowodził nimi wówczas niejaki Maciej Giertuch, a Baczyńskiemu przypadła rola wartownika. Sam browar bronił się kilka godzin, jednak w pewnym momencie jeden ze zbójników postrzelił któregoś z obrońców browaru w rękę, a drugiego w nogę. Browarnicy byli tak zdesperowani, że poczęli lać na zbójników wrzący war piwny. Baczyński postrzelił wtedy młodą dziewczynę donoszącą im ów wrzątek, a sama zaciekłość obrońców browaru utwierdziła zbójników w tym, że w środku muszą znajdować się niezliczone dobra, czyli dokładnie to, czego od dłuższego czasu szukali. I gdy już browarnicy poddali się, a oblężenie dobiegło końca, żona dzierżawcy browaru zaprowadziła zbójników do spiżarni, gdzie ukryta była skrzynia z całym ich majątkiem. A łupy z tego napadu były obfite. Jednak Baczyński nie brał bezpośredniego udziału w walce, więc dostał mniejszą część z tego, co zrabowali. A były to 2 złote dukaty, kilka srebrnych sztućców, 3 bogato zdobione złote pierścienie, kubek, czarka, srebrne pudełeczko na kosztowności, 3 sznury pereł oraz kilka łokci adamaszku, czyli jedwabnej tkaniny ozdobnej. Jednak Baczyński nie zamierzał trzymać tak gorącego towaru zbyt długo, więc czym prędzej spieniężył ów łup w Wadowicach. Jednak widocznie w całym tym pośpiechu popełnił jakiś błąd, ponieważ wiadomość o tej sprzedaży w zupełnie niewiadomy sposób dotarła do właścicieli owych rzeczy. Co oczywiście po niedługim czasie spowodowało aresztowanie Baczyńskiego, którego to zakuto w kajdany i zamknięto w areszcie na Jaszczurowej. Po miesiącu jednak Baczyński zbiegł z aresztu przy pomocy samych wartowników, gdzie z pewnością za odpowiednią opłatą ci sami wartownicy zaprowadzili go do szwagra, tam rozbito mu kajdany, po czym Baczyński
Kaczyński, jak gdyby nigdy nic, poszedł na wesele do znajomego. Niestety, podczas samej zabawy, humor nie dopisywał mu zbyt długo, ponieważ w pewnym momencie dowiedział się on o aresztowaniu dwójki z jego kompanów, niejakich braci Giertów. Przez co czym prędzej postanowił on opuścić okolice, unikając kolejnego aresztowania, które tym razem z pewnością mogłoby być jego ostatnim. A w czasie, gdy ukrywał się przed prawem, postanowił załatać braki w szeregach i w pewnym momencie zwerbował dwóch nowych kompanów, niejakiego Majchra Masarczuka z Juszczyny i Wojciecha Kurzyka z Grzechynia, wsi nieopodal Skawicy. I wkrótce obrabowali oni karczmę oraz bogatego chłopa z pobliskiej wsi, po czym grupa wróciła do Skawicy, a sam Baczyński schronił się na Orawie u brata jednego ze swych kompanów. Jednak nie spędził on tam zbyt wiele czasu, ponieważ początkiem zimy udał się on do dalekiej Ochotnicy u stóp gór Gorców. Wiosną natomiast zwołał on kolejną zbójnicką grupę, po czym w liczbie 7 przywędrowali z powrotem w okolice Wadowic, gdzie na nowo rozpoczęli swoją działalność. Napadli oni kolejny raz na żydowski browar oraz na dworek Skalskich w Śleszowicach. Napadli też na wójta i na bacę wsi Jaszczurowej. Jednak dwa ostatnie występki Baczyński zrobił z zemsty, ponieważ u tego właśnie wójta był on niegdyś więziony. Podobno też Harnaś znalazł u niego torbę z resztą łupu z pierwszego napadu na browar. I po tych wszystkich napadach oraz gdy Baczyński wyrównał już swe rachunki, wówczas zbójnicy podjęli decyzję, by wyruszyć na Orawę, gdzie po drodze zupełnie przypadkowo napadli oni na powracających z podróży Lisickich. I jako że zbójników tych charakteryzował pełen złośliwości humor, to po samym napadzie wybrali się na dwór w Siedzinie złożyć wizytę panu Lisickiemu. Po czym będąc tam, zmusili go do zrobienia hucznej libacji. W trakcie zbójnicy dla zgrywy skarżyli mu się również, że okradziono ich z rzeczy, które oni sami jemu ukradli. Przy czym tańczyli i bawili się głośno, nie zważając na gospodarza i całą resztę. Podobno co jakiś czas Lisicki bardzo przyglądał się broni Baczyńskiego oraz jemu samemu, co nie uszło uwadze Baczyńskiego, który robił dokładnie to samo. A o tym zdarzeniu opowiadał on tak. Tam cośmy pili i tańcowali, broń moją im ci pan Lisicki oglądał, to i ja jego zem oglądał. Jednak złośliwością Baczyńskiego nie było końca, ponieważ w pewnym momencie zaproponował on, że zwróci on im kilka zrabowanych rzeczy, jeśli oczywiście ci przyłączą się do zabawy, zapewniając, że oddałby mu o wiele więcej, jednak ktoś mu wszystko po prostu ukradł. W pewnym momencie libacji zbójnicy posłali po miejscowego proboszcza, który z początku jako osoba duchowna niechętnie przyjął ich zaproszenie, jednak w trakcie rozhulał się tak bardzo, że kazał przynieść plebanii cały garniec wina. W pewnym momencie zrobiło się niewesoło, ponieważ po hulance napadli oni na zamożne gospodarstwo niejakie Palczyny, gdzie torturowali oni ową kobietę, by ta wyznała, gdzie są jej pieniądze. Jeden z nich w złości wykręcił jej dwa palce, jednak widząc to, że uparta kobieta prędzej umrze niż cokolwiek powie, Baczyński, nie chcąc jej dalej krzywdzić, postanowił opuścić domostwo i zbójnicy po prostu sobie poszli. A poszli do Letwiny, gdzie napadli dwór, plebanie oraz dom organisty. Jednak te dwa ostatnie napady również zostały poczynione w zemście za to, że ci bili w kościelne dzwony, gdy to zbójnicy ponownie napadali na Lisickich. A na tą okoliczność zeznania Baczyńskiego wyglądały tak. W trakcie plądrowania dworku Lisickich nie było żadnego z jegmościów państwa Lisickich, a zaczęto bić dzwony w kościele na gwałt, a my zastawszy 40 ludzi za dwora na warcie, zoregnaliśmy ich, a dwóch płakawszy trzymaliśmy na dworze puty, pókiśmy go nie zrewidowali. Wychodząc stamtąd puściliśmy ich i poleciliśmy ku kościołowi, gdzie była ludzi gromada, ale i tamci pouciekali i ksiądz uciekł, a my przyszedłszy do plebanii przeszukaliśmy i nie było co brać, ale gdybyśmy księdza tam zastali, musiałby nam by co dać, a i połajalibyśmy go o to, że dzwony kazał bić. A to drodzy pachowcy moi byli na wikaryjce, a i tam nic nie znaleźli, tylko okna powiwijali. Ja ze znichrzemi poszedłem do organisty, gdzie go nie zastawszy, wziąłem jedynie klawikord. A pachowcy moi do kościelnego poszedli, jednak nic mu nie wzięli, jeno warsztat tkacki poroboli, bo dzwonił na nas. Podobno zbójnicy spalili owy instrument gdzieś w lesie, ponieważ nikt nie potrafił na nim grać, a zrobiło się zimno. Kilka tygodni po serii tych napadów miejscowi podstarości ze wsi Białe Wody, gdzie to wówczas mieszkał Harnaś, wezwali Baczyńskiego na krótką rozmowę i uiszczenie drobnej opłaty, jako że był tam on nowy i zawsze tak robiono.
Jednak Baczyński, nie mając pojęcia, co tak naprawdę podstarości o nim wiedzą, posłał on na owo spotkanie swoją żonę z dość dużą sumą czerwonych złotych na ewentualną łapówkę. Urzędnicy jednak nic o owym zbójniku nie wiedzieli, więc kobieta uiściła drobną symboliczną opłatę na pozwolenie zamieszkania w owej wsi. I od tej pory Białe Wody stały się punktem zbornym kompanii Baczyńskiego. I tak, gdy wszystko już było gotowe, 11-osobowa grupa Baczyńskiego udała się w okolice Babiej Góry, tamtejszej siedziby zbójnickiej, w której to zwykli kryć się zbójnicy. A w drodze do góry dokonali oni jeszcze kilku drobnych napadów, natomiast sama grupa była już bardzo dobrze zorganizowana. A napadli oni wówczas na dwór kupców Orewskich, po czym całą noc biesiadowali w karczmie w Byszynie. Jednak tym razem nie sprzyjało im zbytnio szczęście, gdyż łupy były marne, a większość napadniętych nie miała przy sobie nic wartościowego. Więc po zabawie, zniechęceni, udali się do wsi Dobrej, przy czym zabrali ze sobą też muzykanta skrzypka. Zatrzymali się oni w jednej z tamtejszych karcz na odpoczynek, pokupili oni ponoć tam mięsiwa i posłali do wsi po wódkę. I stało się wówczas coś, czego zbójnicy się nie spodziewali, bo we wsi pojawili się harnicy, a byli to opłaceni przez miejscowego starostę najemnicy, którzy rekrutowani byli przez samego hetmana na zasadzie listu harnickiego, który to dawał im pozwolenie na działania zbrojne oraz zapewniał ochronę ich mocodawcy. Pod tym też względem harnicy byli górskimi odpowiednikami morskich korsarzy, którzy to z kolei byli łowcami piratów działającymi na podobnych zasadach i na mocy listu kaperskiego. W skrócie mówiąc, harnicy byli najemnikami od zwalczania harnasiów i zbójników, których pojawienie się w tym miejscu dla kompanii i harnasia było całkowitym szokiem i w trakcie całej tej łapanki kilku zbójnikom udało się cudem uciec, jednak samego Baczyńskiego i śpiewaka skrzypka pojmano, po czym osadzono ich w zamku w Krakowie. A był wówczas rok 1735. Odbył się wówczas proces, który był zwykłą formalnością, a następnie szybka egzekucja. Po kilku miesiącach została ujęta reszta kompanii harnasia Baczyńskiego, po czym cała siódemka trafiła na hak. Jednak co by nie mówić, to w ludowych podaniach Baczyński jest opisywany jako hojny, pobożny i sprawiedliwy człowiek, który to ukrył wiele skarbów na Babiej Górze i w jej okolicy, a który to fundował święte kapliczki na terenie Beskidów. I jak można się domyślić, ubodzy go kochali, a bogaci szczerze nienawidzili. To już koniec legendy o harnasiu Baczyńskim. Mam nadzieję, że ta historia Wam się spodobała, a ja dziękuję Wam za wszelkie wsparcie, a nowych widzów i widzów bez subskrypcji zapraszam do dołączenia do grona legendowiczów i wsparcia kanału swoją obecnością, a tymczasem do następnej legendy.